Dobry, bratty. Siema. Jak tam? Dobrze. Idziemy. Odpocząłeś? Przed i na mecz. Odpocząłeś? Tak. Na dużo treningu rano, także jestem. Jestem fresh. Fresh. Fresh juice. Big juice. To? Tyle. Chciałbyś więcej? A? Chciałbyś więcej? Nie, już to jest za dużo. Erik, po co ci tyle rzeczy? Spodenki i koszulka i wystarczy. Wszystko, bo zimno jest. Ma słońca dzisiaj, pada deszcz. Wieje trochę wiatr i będzie zimno tam. O 17 będzie już. Kawa moja. 50-50. Hesi grzeczny w pokoju? Nie, Hesi jest. Hesi jest super. Ja jestem cały czas słomniał. Hesi jest super cimer, tylko śpi. Ja mogę robić co chcę. Tylko się łomnia. Ja nigdy nie jestem na pokoju. Czyli masz spokój. Tak, spokój. Nie ma problemu. Nie, naprawdę super gość. Hesi Jimenez. Ja robię to, on mówi, nie ma problemu. Możesz robić co chcesz. No, dobrze. Jak patrzę na YouTube'a albo coś takiego, nie ma problemu. Dawaj, Erik, możesz. No, kilka tape'ów, takich drobnych rzeczy. Powijać jakieś tam pięty blazy, van blazen. To chyba też taki okres właśnie na takie odciskowe rzeczy, nie? Bo dużo no zawsze buty, okres, jakieś takie. No, w okresie przygotowawczym, zmiana nawierzchni, boisk, właśnie nowe obuwie i to powoduje, że są te odciski. Prepare you, please. Thank you. Nie. Yeah. Sam. Okay. Lun. Tak. Okay. Musisz się nauczyć. Ja nie mogę patrzeć na to. Mama, how is working with Bartek? It's difficult, you know, it's difficult guy. Doctor is okay. Yeah, he's really nice guy. He works really good, he knows his work, so. Even with Seba. Huh? We are in good hands. Ja. Przecież stracimy trochę. Zobaczmy. Witam. Zadam słuchać pani problem. Nic, czekam na trenera. Nie będziemy analizować coś. Jeszcze nie wiem co, ale coś przeanalizujemy. No pewnie jakieś twoje obrony, bo trener akurat bardzo dużo tam was nagrywa, nie? No, każdy trening jest nagrywany, więc jakieś wycinki ma z treningu, z meczu. Czy mówię z treningów w moim przypadku akurat. Ale no zobaczymy. Ale mimo wszystko chyba też wam to jest pomocne jednak, nie? No bo widzicie co i jak, a tak wiesz, no, zawsze z perspektywy trzeciej osoby widać więcej, nie? No to może zobaczyć co o co trenerowi chodzi dokładnie, nie? A nie musisz się domyślać. Wiesz, jak ci trener tłumaczy i poprze to filmem, no to od razu zrozumiesz, że tak to wiesz, musisz się domyślać, przypominać sobie daną sytuację z treningu. Także to też jest plus właśnie. Dzień dobry, Adi. Cześć. Jak nastawienie? Pozytywnie. Zobaczymy. Grasz? Idę po kawę, wiesz? Tu już? Grasz? Grałem od początku. Czyli teraz jeszcze to pobudzenie przed... Trochę kofeiny, wiesz? Bo obiad, dżemka, kofeina, kawa, no i co? Teraz pójdę jeszcze się przygotować do sparingu. No i wchodzimy i gramy. Tak. Witamy. Życzę być spokojni o zdrowie. Tak, pochmur się deseczkami. Nie ma się pochwalić deseczkami, no to nie chwali. A ty? A ty już masz założone, widzę, od hotelu, nie? No, ale ja przygotowany. Szymon już od wczoraj ma deski założone. Ty jesteś dość zabawny, powiem ci normalnie. Cyk, 1-0 w ciepka. Bielica Pawłowski, Szymański, Gryśkiewicz, Dadowi, Andrzej, Stał, Dziedzic, Podolski, Nowak, Krawczyk.
Zgadza się? Nowy jeszcze nie czas na te nowe buty? Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze ze względów zdrowotnych stare muszą być. Oby też do końca obozu się wyrobiły. Aha. Aby do końca obozu się wyrobiły, nie? Żeby... A nie, będzie dobrze. Dobrze. To są stare, znane, sprawdzone buty. A ja bym powiedział, że Darek obóz. To też. No. Kto tutaj dłużej? Chyba Darek. A tak? A i kto dłużej? Ty czy Darek? Darek. Tak? Darek? Darek. I z komiku. Oma. Daj to Darek. Oma. Nie, nie. Oma. Oma. Dobra. Spodek. Glip. Spodek. Glip. Mane. DJ. Mane. Penelkę? A. Tak, uczciwie. Dobra, tu. Darek, stoły. Pudełka nie mam. Tak wszystko? Nie, dajmy go. Dam ci go. Teraz i wieczorem. O, super. Rzuć okiem na wasz sprzęt. Dla mnie jest okej. Okay. Dla mnie jest okej, okay, ale wiesz. Klub, którego największym sukcesem jest krótka gra w najwyższym, na najwyższym poziomie. Bratek, kto ci się najbardziej podoba na razie? U nas? No. Do tego momentu najbardziej Erik, zawsze. Nowy gra bardzo dobrze dzisiaj. Dado gra bardzo dobrze dzisiaj. Ta trójka mi się najbardziej podoba teraz. Pozostali są dobry, dobry są i... A bramka Darka? A Adi dobrze gra i Darek dobrze grają. Ale ta trójka mi się najbardziej podoba. A u nich? U nich
Uff. A u nich nie wiem. Na pewno nie podoba mi się ani jeden. Tak, średnia drużyna. Biegają tak, tylko kliczą. Nic. Bo tak jest. Kubi, a tobie kto się podoba najbardziej, jak na razie? Bo u Filipa już wiem, zobaczymy czy się potwierdzi. A kto u Filipa? No nie mogę ci powiedzieć, bo się zasugerujesz. Nie no, no wiem. Pewnie, że Bartosz Nowak. Oprócz? Najlepszy zawodnik. Tylko on, czy nikt więcej się nie wyróżnia? Mówiłeś o jednym, nie? Dopóki co on. Filip podał trzech. Ale pytasz o jednego, dopóki co jeden. Powiedziałem. Zapytasz o trzech, to powiem. To, trójka najlepsza? Nowy, Daddy i Poldi. Trzech. Ja powiedziałem Poldi, bo mi się podoba, jak z kroka wali na 100 metrów przerzut nad głową. I jeszcze jednego piłkarza, dajmy Biały dzisiaj. Top. Bardzo, bardzo. To była moja decyzja, bo Biały top. Zapomniałem, pominąłem najważniejszego. On na pierwszym miejscu jest. I reszta, hierarchia się obniżyła tylko. Czyli masz czterech najlepszych. Biały, Nowy, Daddy i Poldi. Tak. Dokładnie. A od 60 jeszcze na pierwsze miejsce wskoczy? Nie wiem, zapytam już po meczu po prostu. Jeszcze nie wiem. Nie no, oczywiście, że ja i Manny, nie? Manek. Manek. Juje. Manek, powiedz coś. Manek, pozdrawiam. Wszystko dobrze? Pozdrawiam wszystkich. Chodź, Manek. Ale muszę dać tego tak ostatnio jak nie. Ja, ale bardzo, bardzo dobry pomysł. Słuchasz mnie tutaj, kiedy mówię do ciebie? Ja cały czas cię słucham. Tylko ja mówię. Tak, ja cię tylko ciebie słucham. Nominowałem te tam, zapytałem trzy najlepszych na boisku, ja mówię. I jazda i dalej. I Biali. You go out? What? You go out? Yeah. Yes, koniec? I'm resting now. No, I wanted to enjoy. I'm going like you. I wanted to enjoy, more. Nice. Now I'll do what I'll best. Yeah, it's finished. That's it. What? What? That's it. Yeah. Jarek. Welcome. Wezmę piłkę i będę biegł z piłką. Jak Dawidku? Po pierwszej? Dobrze jest. Ciśniemy ich, no nie? Cały czas. No. Dobrze to wygląda. Tutaj jedna akcja, brakowało parę centymetrów, byś bez kostki został, co? Gdzie? No tu jak cię wyciął. No, ale tak naprawdę to mnie nawet nie dotknął, nie? Nie, bo ale... tak trochę było słychać. No, ale nie dotknął mnie nawet. Uciekłem z nogami, ale poszedł agresywnie, więc się wywróciłem, myślałem, że dostanie żółtą nawet, bo to tak, takie to są takie stykówki, ale nie zdążył mnie dotknąć nawet. No, ale z boku wyglądało tak, jak wiesz, jakby... No, z boku to mogło brzydko wyglądać, ale mówię, no... Kontaktu nie było, no nie? Żeby tego sędziowie nie oglądali, no nie? Takie rzeczy też trzeba ćwiczyć, nie? No tak, to trzeba mówić, nie? A tam mogłem na karnego się jeszcze wywrócić, ale bałem się, że mi da żółtą. No to mnie tak pociągnął. Był? No. To nie wywróciłem się, mogę się wywrócić. Ale potem jak? Darek, czy jak podsumujesz tą pierwszą połowę? Mogło być lepiej, bo dopuściliśmy przeciwników do kilku sytuacji, ale myślę, że większymi fragmentami pokazywaliśmy, że mamy kontrolę. Umieliśmy się utrzymać przy piłce, umieliśmy stworzyć sobie sytuację po ataku pozycyjnym. Więc powiem że tak, że były dobre momenty, ale też jest spore pole do poprawy. Opaska ciążyła, bo tak bez emocji ją przyjąłeś. A było widać, że nie biegał jakoś tak? Czy nie? Nie, wiesz, to już nie pierwszy raz, kiedy byłem kapitanem. Więc już miałem tam ze 3 mecze, żeby się z tym obyć, więc na spokojnie. No poza tym sparing to też inna sprawa, nie? Tak, dokładnie. Byłem trochę zdziwiony, no bo wiesz, był Poldi, Nowy, Erik, Adi. Także nie spodziewałem się, na początku myślałem, że to są takie żarty, wiesz, jak ktoś próbuje je kręcić, nie? Ale no wiesz, no fajna sprawa, ale to tylko kawałek materiału, nie? Ale z Herbem. No, ale z Herbem, więc wiadomo, że jest to jakaś tam nobilitacja. Ja się z tego cieszę. Ale na spokojnie, wiesz, nie można się tym zachwystywać. Czas!
jest Erik! Nie, nie, Kuba! Erik! Jest tu Kuba tam! Tak! Niko rzucający! Masz go, masz go, masz go! Mane, mane, mane! Tak, tak! Przemij, przemij! Gareczku, jak ocenisz ten sparring? No na pewno to jest tak, jeszcze jesteśmy w trakcie obozu. Nie miałem takiej świeżości, ale myślę, że jak na to pierwsza połowa bardzo dobra. Drugiej troszeczkę gorzej, w sensie no, zdecydowanie gorzej graliśmy. Ale stwarzaliśmy sobie sytuację i fajnie piłką graliśmy, to było najważniejsze. Mieliśmy problemy z tymi ich dłuższymi zagraniami za plecy obrońców i też z zbieraniem drugich piłek, ale tak myślę, że bardzo pozytywnie. No ale ważne, że dzisiaj się przełamałeś, pierwsza oficjalna brameczka. No tak, to fajnie, że w końcu wpadło, bo dochodziłem do tych sytuacji, a nie potrafiłem strzelić, no ale szkoda, że na razie jest remis. A czemu tak bez uśmiechu? No, nie wygrywamy, nie? No, nie, nie. Zobaczymy po meczu. Brawo, brawo, Erik! Muzyki! Dawaj, dawaj! Brawo, że za połowę! Jezus! Jezus! Dawaj, wygraj, pobiegaj! Czyli teraz uśmiechnięty w końcu. Teraz uśmiechnięty, tak. Teraz już można. Gratulacje bramki. Dziękuję bardzo. Do jutra. Do jutra. Muszę cię tutaj kręcić kopką, a ty tam po drugi raz podnosić. Kostą kręć po drugim kondona. Prawie dobrze. Zadni Darek podziękował? Cześć? Darek podziękował? Podziękował teraz. Nie? Mam nadzieję, że coś tam. Co? Co? Zazdrość jest, ja ci to o co chodzi. Dobrze wygląda, elokwentny, potrafi się wypowiedzieć, no to czemu nie korzystać? Potrafi się tylko wypowiedzieć. Nie Robert. Dałeś taką na dokładkę, co? No dokładnie. No. Nic nie musiał, tylko dołożyć stópkę. No, co ja powiem? No. Biegamy. Co biegamy? Dawaj. Nie ma szans. Ryczku, oddychnąłeś? Pierwszych 90. Dobrze. Jak palce przede wszystkim. Palce dobrze. Rozpychanie dało coś? Tak, tak. Zrobiło swoje. Jest lepiej. No. Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi. I krok po kroku, no, do przodu. Pierwsza wygrana na sparingach, to też jest ważne. No, tam, powiedzmy w tamtym też, w teorii, ale... No, nie jest tak ważne, ale dla głowy, dla mentalitetu to jest ważne, nie? Że przyjdziesz przygotowany do ekstraklasy z taką mentalitetą zwycięstwa, nie? Także nie jest na pierwsze miejsce, ale jest ważne. Teraz potrenować, jeszcze jeden sparing i... Dokładnie tak, kilka treningów, sparing i wracamy w nasze Zabrze. Co? Co? Jeszcze raz? Nie, tak ktoś gadał, że już nie musi trenować, jest najlepszy.